Witam serdecznie. Dzisiaj przepis na pysznego karpia na świąteczny stół. Karp według tego przepisu nie śmierdzi i nie smakuje mułem czy szlamem, co wielu zniechęca do tej smacznej ryby. Jak to zrobić, zobaczysz w filmie. Pokazuję również przyrządzenie karpia na dwa sposoby, czyli w dwóch rodzajach panierki. Jednym słowem, po obejrzeniu tego filmu zrobisz najpyszniejszego karpia. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania kciuków w górę. A zatem, do dzieła! Składniki. Kilogram świeżego karpia, 110 g startej pietruszki na dużych oczkach tarki, 2 cebule, pół cytryny, 2 listki laurowe, sól. Karpia pozbawiam płetw i łusek oraz przecinam na pół wzdłuż kręgosłupa, robiąc dwa filety. Można też pokroić karpia klasycznie w dzwonka. Karpia solę z obu stron i skrapiam sokiem z cytryny. Kroję na dość szerokie paski. Kroję cebulę na plasterki. Układam na przemian warstwy cebuli, kawałków karpia i startej pietruszki. Dzięki temu zniknie nieprzyjemny zapach ryby oraz mulisty posmak mięsa. Miskę zakrywam folią i wstawiam do lodówki na noc na minimum 12 godzin. Drugiego dnia oczyszczam kawałki ryby z pietruszki i cebuli, przepłukuję pod bieżącą wodą i osuszam papierowym ręcznikiem. Karp jest gotowy do panierowania. Panierka. Składniki. Pół szklanki mąki pszennej typ 480, pół szklanki bułki tartej, 2 jajka, sól, 1-2 łyżki klarowanego masła, 2-3 łyżki oleju różowego lub rzepakowego. Przygotowuję składniki na panierkę. Karpia panieruję na dwa sposoby, albo smażę tylko obtoczonego w mące, albo obtoczonego w mące, jajku i bułce tartej. Mi lepiej smakuje zrobiony tym drugim sposobem.
Dajcie znać, jaką panierkę wolicie. Smażę na oleju z dodatkiem masła klarowanego. Smażę 4-5 minut z każdej strony na złocisty kolor. Usmażone kawałki wkładam do naczynia żaroodpornego wysmarowanego masłem. Naczynie zakrywam papierem do pieczenia, a od góry dodatkowo folią aluminiową. Dzięki temu folia nie ma kontaktu z rybą. Wkładam do nagrzanego piekarnika do 190-200 stopni na 20 minut. Karp jest już gotowy. Pachnie i wygląda obłędnie. Przekładam na półmisek i dekoruję natką pietruszki. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.